próby do Super Jedynek w Opolskim Amfiteatrze trwają cały czas, a jeśli Super Jedynki, to nie mogło na nich zabraknąć. Margaret, witam cię serdecznie. Dzień dobry, witam serdecznie. Chociaż zastanawiam się, czy nie powinienem powiedzieć nice to meet you, Margaret, in Opole. Tak się cały czas zdarza, faktycznie. Dużo osób do mnie podchodzi i prosi o autograf po angielsku. No właśnie, a Festiwal Piosenki Polskiej, a będziesz śpiewać po angielsku, to jest tak, że nie wiem, ten język ojczysty, a język angielski, oba są ci tak samo bliskie, czy łatwiej ci się śpiewa po angielsku? Z tym językiem angielskim to jest tak, że ja po prostu robię taką muzykę, w której język angielski po prostu brzmi lepiej. Jakby ja też jak tworzę piosenki, to myślę po angielsku. Dlatego później jest bardzo ciężko przełożyć na język polski. Kilkukrotnie próbowaliśmy, no i wychodziło dość śmiesznie, więc po prostu porzuciłam ten pomysł. I na razie tworzę po angielsku, ale na pewno w przyszłości chcę też napisać kilka piosenek po polsku, no bo ja przecież jestem z Polski, jestem Polką, uwielbiam ten kraj, więc to się jeszcze wydarzy. Okej. A powiedz mi, występ na deskach Opolskiego Amfiteatru w skali od 1 do 10 stremowania artystycznego i takich przygotowań to dla ciebie? No to 10. Myślę, że w ogóle każdy występ to jest 10 na 10, bo do każdego występu próbuję się tak samo dobrze przygotować, ale to pole jest o tyle... Jestem tu pierwszy raz, ja jeszcze nie byłam na scenie, więc nie wiem, jak to wygląda. Zawsze widziałam to tylko w telewizji z mamą i z tatą, popijając herbatę. No więc jestem ciekawa tego, jak to wszystko wyjdzie. Czyli to był taki do tej pory festiwal rodzinny, telewizyjny, ważny festiwal? Tak. Ja w ogóle mam taką rodzinę, która jest dosyć muzyczna i my wszystkie faktycznie te festiwale zawsze oglądaliśmy. I tym bardziej dla mnie to jest nobilitujące, że tym bardziej w Opolu, wśród takich gwiazd, wśród ludzi, których ja jako dziecko oglądałam w telewizji, a teraz tu mogę być na tej samej scenie z nimi, więc to jest wielkie wyróżnienie. Tym bardziej dla tak młodej osoby jak dla mnie. Margaret, thank you very much za rozmowę i czekamy, co się wydarzy w sobotę. Dzięki wielkie. Dziękujemy za uwagę.